Doczekałem się. Tak. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Na początku zaraz powiem, że Klub Platformy Obywatelskiej nie zgadza się z Państwa wnioskiem o odwołanie ministra Kalemby, ponieważ jestem porażony tym burzliwym wystąpieniem mojego skądinąd sympatycznego kolegi, pana przewodniczącego Krzysztofa Jurgiela. Ale cały był? Czy to jest pytanie do mnie? To ja nie odpowiadam na takie pytania, bo one nie mają sensu. Proszę Państwa, no panie pośle, brak szacunku dla tej Izby. Brak szacunku dla tej Izby. Przejdzie Pan do annałów Sejmu jako poseł, który chyba, no już na pewno w szkle kontaktowym to Pan już jest, no to być może, że to o to chodziło. Już na pewno Pan tam będzie błyszczał jako ten, który po raz pierwszy przez 6 godzin z ułamkiem opowiadam nam głupoty takie, które nie mają sensu ani logiki. I ja rozumiem, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości odbywa się pewnego rodzaju gra, na kogo wypadnie, na tego bęc. No wypadło na pana ministra Kalembę, więc teraz macie jego na tapecie. Chciałbym tylko, żeby nie stało się normą to, aby poseł wnioskodawca przez 6 godzin uzasadniał wniosek, bo to jest naprawdę żenada. To jest żenada i to jest robienie kpiny z Wysokiej Izby, a no tak to wygląda. Teraz pan uzasadnia merytorycznie. Jak można uzasadniać merytorycznie coś, co nie jest w ogóle merytoryczne? Wie pan, no to są dwie rzeczy zasadnicze. Pan teraz tłumaczy mi je jak filozof. No może i pan jest filozofem, na pewno filozofem takim, którego trzeba zrobić. Ja tylko sobie przypomnę wczorajsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której państwo w tej chwili już się zachowujecie w sposób tak bezwzględnie niesamowity, że jest to typowa demagogia, hipokryzja, obłuda. Kręcicie już takie lody na tej komisji, że strach pomyśleć, co będzie dalej. I w momencie, kiedy się ktoś odezwie, na tej komisji oczywiście otrzymuje takie baty, że no tak, jeżeli jeden z posłów PiS-u mówi, że przestańmy zajmować się rynkiem rosyjskim, zrezygnujmy z rynku rosyjskiego w sensie handlowym, no o czym to świadczy, ludzie? No to jak można powiedzieć o tym? Ja wczoraj wspomniałem o tym. 1 000 000 ton jabłek do Rosji. Nie mówiąc o innych rzeczach. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Taka jest prawda. Róbmy wszystko i wszyscy, żeby ten rynek zachować. My w tym czasie, kiedy żeśmy się kłócili na tej komisji, w tym czasie akurat minister Kalemba był obecny w Moskwie i tam zabiegał o to, aby ten rynek został zachowany dla nas, aby te, rozumiem, niekiedy złe decyzje podejmowane przez stronę rządową Rosji były w jakiś sposób w stosunku do nas łagodzone. Ale to nie to, że my idziemy na kolanach. Nie, nie takiej polityki oczekujemy, ale też nie oczekujemy polityki buty i to, że my jesteśmy najmądrzejszymi na tym świecie. Jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, no tak jak powiedziałem, wniosek niepoważny, więc i odpowiedzi pewnie będą dość ironiczne i takie humorystyczne, bo trudno odpowiadać na takie pytanie. Ale wiele napisałem sobie tutaj takich uzasadnień, które powinienem powiedzieć, ale to nie ma sensu. Rzeczywiście nie ma sensu. Jedną rzeczą jest taką, rząd zgodził w uzasadnieniu pisze. Rząd zgodził się również dobrowolnie na redukcję limitu kwoty cukrowej o 366 tysięcy ton i w efekcie z eksportera cukru Polska zmieniła się na importera netto cukru. Wczoraj pan poseł Ardanowski zwrócił mi uwagę na to i bronił bardzo pana ministra Jurgiela, że to właśnie on był tym zbawcą naszego rynku cukrowego.
Ja już nie będę się pastwił nad panem posłem Jurgielem. Myślę, że zrobi to bardziej skutecznie niż ja, pan poseł Sawicki, który zna dokładnie fakty i daty. Dyrektywa tytoniowa. No, czy nie udało się nam w tej dyrektywie tytoniowej coś uzyskać? Czy dyrektywa tytoniowa to jest porażka tego rządu? Pytam się tylko. Wieprzowina. Mówi się o programie na lata 2014-2020. Kiedy rozmawialiśmy na komisji o tym programie, który ma być program depopulacji loch i rozwoju nowego stada, który obejmuje gospodarstwa od 150 do 750 loch, bo tyle musi być minimum, żeby to w ogóle miało sens i żeby to było w miarę konkurencyjne na rynku europejskim. To wtedy usłyszałem, znowuż od kolegów posłów z PiS-u, a co będzie z tymi, którzy mają 3 lochy? Nie wiem, co będzie z nimi. Nie ma programu dla 3 loch. I myślę sobie, że nie będzie. I daj Boże, żeby nie było. A tu już jest w ogóle. Panie pośle, na jedną aptekę przypada w 2009 roku 8313 osób, gdy w miastach było to 2579 osób. Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego komentować, ponieważ to się nie da komentować. To się nie da komentować. Albo panu napisali głupoty, ale to trzeba jeszcze przeczytać wcześniej i ewentualne głupoty wykreślić. Likwidacja szkół wiejskich. No kurde, ludzie. Czy minister Kalemba odpowiada za likwidację szkół wiejskich? Panie pośle. Brak rozwiązań dotyczących ochrony polskiej ziemi oraz tolerowania patologii w Agencji Nieruchomości Rolnej w obszarze sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Brak zapowiedzianej ustawy o gospodarowaniu wspólnot gruntowych. Ja nie byłem nigdy zwolennikiem tej ustawy i o tym mieliśmy różne zdanie zarówno z ministrem Sawickim i z ministrem Kalembą, ale pamiętam, że pracowaliśmy na 2 projektach. Na projekcie rządowym i na projekcie wasz, pisowski. I nie daj Boże, żeby ten wasz wszedł, bo ten jest do kitu, moim zdaniem, ale wasz to jest w ogóle beznadziejny. Wasz zakładał wszystko pozamykać, co się tylko by dało. Najlepiej ta ziemia, nie wiem, komu by miała zostać. Jeszcze jedna sprawa. Tytoń, sprawa, ja tu powiem, że... Tak zwana sprawa Sawickiego. Na rynku tytoniu brak jest jakichkolwiek działań rekompensujących straty z powodu braku od 2012 roku dopłat dla producentów tytoniu. Stało się to z powodu zbyt późnego przesłania przez rząd do Komisji Europejskiej stosownego wniosku o unijne dopłaty dla polskich producentów tytoniu. Też nie będę się nad panem pastwił. Myślę sobie, że zostawię to dla ministra Sawickiego, bo on to lepiej wie i wielokrotnie już to uzasadnia. Myślę, że to do was dotarło, ale widać z tego, że nie dotarło. Dobrze, ponieważ czas mu się kończy, ja bardzo dziękuję panie marszałku. Uważam to wystąpienie pana ministra Jurgiela, notabene mojego sympatycznego kolegi, za wyjątkowo nieudane. Szkoda naszego czasu, zmarnował nam pan całe popołudnie. No i tylko z tego, to jest jedyny sukces, który się panu udało osiągnąć, to, że siedzimy tutaj jak cięciowo od godziny 1 do godziny 9. Dziękuję bardzo.